25 listopada 2021 roku na należącej do spółki kopalni Jaźwica w gminie Chęciny odbyło się ważne wydarzenie, które zapoczątkowało nowy rozdział w historii firmy. Za inicjatywą Świętokrzyskiej Grupy Przemysłowej Industria doszło do podpisania deklaracji o zawiązaniu Świętokrzyskiego Klastra Wodorowego imienia braci Łaszczyńskich. Klaster został nazwany imieniem braci Łaszczyńskich w celu docenienia i upamiętnienia wybitnych polskich przedsiębiorców, jakimi byli Stanisław i Bolesław Łaszczyńscy, którzy już ponad 100 lat temu zainaugurowali pierwszy proces elektrolizy na ziemi świętokrzyskiej. Na początku XX wieku prowadzili oni eksplorację rud miedzi w Miedziance koło Chęcin. W roku 1902 jako jedni z pierwszych na świecie wyprodukowali miedź i cynk w procesie elektrolizy. W roku 2022 nazwę klastra zmieniono ze Świętokrzyskiego na Centralny, a zaledwie po roku od tego wydarzenia, 17 lipca 2023 roku w Kozienicach, w siedzibie spółki Enea, podpisano list intencyjny w sprawie powołania Centralnej Doliny Wodorowej. Deklarację woli dołączenia do doliny złożyło ponad 70 podmiotów, w tym samorządy oraz firmy z całej Polski. Każda dolina wodorowa, która powstaje, to jest duża odwaga. Dziękuję bardzo, że Państwo z tą odwagą i z tą nadzieją chcecie tą inicjatywę podjąć. Jeżeli jest czas na wodór, to on jest właśnie teraz. Dzięki wodorowi obniżymy emisyjność gospodarki i będziemy mogli także osiągnąć wyższą konkurencyjność w tej konkurencji z podmiotami z Europy i ze świata. Cele Doliny to inwestycje w słoneczne i wiatrowe źródła energii odnawialnej o mocy 2 GW oraz elektrolizery do produkcji wodoru o mocy 250 MW. Zastąpienie energetycznych bloków węglowych blokami gazowymi gotowymi do współspalania wodoru oraz rozwoju energetyki jądrowej SMR. Transformacja energetyczna sektora wydobycia wodór jako zielone paliwo w transporcie ciężkim. Wykorzystanie w kolejnictwie dla ruchu pasażerskiego i towarowego oraz w transporcie miejskim. Region zyska bezprecedensowy dostęp do nowego wymiaru zielonego transportu opartego na wodorze. Rzeczywiście to jest droga, która wymaga odwagi. I ten dzisiejszy dzień jest dla nas wielką nagrodą za trud, który gdzieś tam 2 lata temu podjęliśmy, kiedy decydowaliśmy się na to, żeby zawiązywać klaster wodorowy. To jest gra zespołowa i my jesteśmy niesłychanie zaszczyceni tym, że ta inicjatywa rośnie. My jako grupa pozostaniemy w tych Kozienicach. Tutaj dalej będzie biło energetyczne serce Polski, nie tylko w wytwarzaniu, czyli to węglowe jeszcze przez wiele lat, ale także gazowe. Liczymy na to, że zielony wodór wytworzony właśnie także tutaj będzie trafiał do naszych bloków. Wodór ma niezwykle wiele zalet. Jest efektywny energetycznie, jest bezpieczny dla środowiska, jest dostępny w nieograniczonych ilościach wokół nas. To ważna inicjatywa dla wzmacniania bezpieczeństwa energetycznego. Wprost wpisuje się ona w politykę energetyczną Polski do 2040 roku. Członkowie Centralnej Doliny Wodorowej są przekonani, iż rozwój i wykorzystanie zeroemisyjnych źródeł energii będą korzystne zarówno dla przedsiębiorców, jak i wszystkich pozostałych partnerów społecznych oraz środowiska naturalnego.